Cześć, a raczej siema. Dziś program w zupełnie innej odsłonie. Dziś zabierzemy Was na wycieczkę. Na czym polega fenomen Jurka Owsiaka? Możecie zobaczyć w telewizji już 20 stycznia. Będzie premiera tego filmu dokumentalnego, a 30 stycznia już w Bartoszyckim Domu Kultury o godzinie 13. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 31 i właśnie teraz rozpoczynamy wielki start w przygotowania tegorocznego finału. Zapraszamy na kolejny odcinek Nie takie babskie. W drogę! Jedziemy! Witamy Was już z drogi. A z nami znakomity gość, Andrzej Wynar, który pamięta finały Wielkiej Orkiestry w Bartoszycach no chyba od samego początku. No prawie od samego początku, bo w Bartoszycach zaczęliśmy od drugiego finału. Pierwszy nie odbył się, a drugi odbył się, nie pamiętam już kto to zorganizował i tak dalej. Wiem, że ja wtedy byłem przy Młodzieżowym Domu Kultury. I Młodzieżowy Dom Kultury, już wtedy nie OPP, tylko Młodzieżowy Dom Kultury, zajął się organizacją tego w kinie Muza u nas. No i pamiętam, że było wtedy mnóstwo zespołów. Ja byłam. Spontanicznie, tak. Ja byłam. I bardzo długo to trwało. Nie mieliśmy wtedy żadnego sztabu, żadnych serduszek, chyba że jakieś takie malowane spontanicznie. Ja wtedy głównie zajmowałem się nagłośnieniem z moim przyjacielem, który już niestety nie żyje, Jerzym Muńko, moim instruktorem też, dzięki któremu się wiele nauczyłem. Fajnie, że zorganizowali się ludzie i chcieli się przyłączyć. To była akcja niesamowita. Ja pamiętam, bo miałam wtedy naście lat i tańczyłam w Młodzieżowym Domu Kultury w kole tanecznym u pani Wiesi. I dla mnie to było niesamowite przedsięwzięcie. Ja pierwszy raz widziałam tyle osób w jednym miejscu, na małej scenie w kinie Muza. Kto pamięta, to wie, że ta scena nie była duża, ale bawiliśmy się przecudownie. Zespoły, ja miałam wrażenie, nie chciały kończyć i nie chciały schodzić ze sceny. Sprzęt tak był rozstawiony, że my jak tańczyliśmy, to nie mieliśmy miejsca na to, żeby rozwinąć skrzydła. Więc było niesamowicie. Była przerwa? Wydaje mi się, że nie, że Bartoszyce grają każdego roku, prawda? Tak, Bartoszyce każdego roku grały i chociaż ta orkiestra się podzieliła, bo w 1994 roku moje drogi już się zeszły z Bartoszyckim Domem Kultury i wtedy orkiestra grała i w Bartoszyckim Domu Kultury i w kinie Muza jeszcze, tylko w Bartoszyckim Domu Kultury to było pod nazwą Dzieci Dzieciom, bo głównie tam same dzieci występowały. Zespoły właśnie takie dziecięce, taneczne, jakieś tam wokalne i tak dalej, a kwintesencja tego, czyli zespoły mocnego uderzenia rockowe, tak jak sobie wymarzył to Jurek Owsiak, grały właśnie w kinie Muza. I tak jak mówisz Dominiko, to było mocne uderzenie, było tych zespołów mnóstwo wtedy, wszyscy chcieli grać i pamiętam, że chcieli grać wszystko i jak najdłużej. Nie pamiętam już, jak to było z pieniędzmi, chociaż z tej pierwszej orkiestry, która odbyła się u nas, znaczy organizatorzy wtedy, nie wiem kto, ale wszyscy się włączyli w to i pamiętam, że chyba to już była policja, a nie milicja, tak, bo już po 93 przeszła transformację w policję, policja jechała z tymi pieniędzmi do Warszawy, do Jerzego Owsiaka. Nawet w Warszawie gdzieś jest archiwalny program z tego nagrany. Warto było to wrzucić i przypomnieć. No dobrze, słuchaj, a mówisz, że nie było wtedy sztabów, tak? Ludzie sami się organizowali. No właśnie, kto się wtedy organizował? Czy to byli jacyś ludzie tacy określeni, którzy powiedzieli, dobra, działamy, bo coś trzeba zrobić? Chyba wszyscy wtedy tak chcieli, że trzeba coś zrobić, coś pomóc. Dla kogoś. Ja wtedy to odbierałem z takiej innej strony, bo to była... Później grałem na tych orkiestrach. Na początku zespół Medium, później już zespół rockowy właśnie Herkus Monte. I my chcieliśmy grać i swoim graniem pomagać, a ta cała otoczka, sztaby i tak dalej, to gdzieś wtedy takie były z boku jakby. Bo dla nas głównie to było właśnie
występ na scenie, granie i w ten sposób pomaganie. No, no właśnie, a jak tak teraz przyszło mi do głowy, teraz mamy media społecznościowe, dużo się dzieje na Facebookach, zresztą my sami jako sztab najwięcej informacji wrzucamy na Facebook, oprócz plakatu oczywiście, który jest wydrukowany. Jak wtedy ludzie między sobą przekazywali informacje? To były co? Telefony i drogą pantoflową, tak? Znaczy, nie, słuchajcie, w tamtym czasie to nawet komórka to był rarytas. Rarytas, bo żeby zadzwonić, to trzeba było wydać mnóstwo pieniędzy, przeważnie taki. Ja pierwszy telefon komórkowy, który miałem, to tylko odbierałem, bo było za drogo, żeby zadzwonić do kogoś. I wtedy to działało całkiem inaczej. Wtedy wystarczył jeden plakat na Domu Kultury i wszyscy wiedzieli, Dom Kultury pękał w szwach. Pocztą pantoflową to się roznosiło i tak dalej. W tej chwili no, ludzie są chyba zbyt wygodni. Mają wszystko, internet i no, tak teraz pomyślałam, są wygodni, siedzą w domach. Kiedyś ta młodzież wychodziła i ten młodzieżowy Dom Kultury, Bartoszycki Dom Kultury pękał w szwach. Było mnóstwo młodzieży, przeróżne zajęcia i dużo właśnie tych takich rockowych zespołów. Czego teraz chyba mamy trochę taki niedosyt. Prawda? Tak, jest taki niedosyt, bo teraz ludzie bardziej siedzą w domach, zamykają się w czterech ścianach, przy komputerach, tworzą tam sobie jakąś muzykę, no, ale chociaż tak z tego co zaobserwowałem, to są takie fale, że przynajmniej raz na tam 5-6 lat pojawia się jednak taka grupa fascynatów, pasjonatów, zawsze jakaś młodzieży, którzy wychodzą z inicjatywą i którzy właśnie chcą coś robić i tak dalej. Nie wiem, czy tego teraz jest mniej. Kiedyś to był taki wielki spontan. Wszyscy chcieli, wszyscy tego. Teraz myślę, że jest tak samo, bo to świadczy o tym coraz większe zbiórki tych pieniędzy. No dobrze, a tak na przestrzeni lat, jak jesteś od początku, jak reagują ludzie? No właśnie, może wcześniej był większy spontan, ale teraz tych ludzi też nie jest mało. Czy rzeczywiście z roku na rok coraz więcej ludzi angażuje się, może nie w samo przygotowanie, ale jakby w uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze, tego jednego dnia w roku? No chyba więcej, bo u nas ten fenomen polega na tym, że ludzie przychodzą na lokalne zespoły. Chcą zobaczyć właśnie swoje dzieci, swoje pociechy, przychodzą całe rodziny i oni właśnie wyrażają wdzięczność za ten występ, wrzucają do tej puchy, nie wiem, lubią ludzie licytować się, lubią podbijać cenę. To jest... I tym się też fajnie bawią, tak? Bo to tak naprawdę chodzi o dobrą zabawę. Przyjdzie babcia, zobaczy swojego wnuczka czy wnuczkę, mama, ogólnie rodzice, rodzeństwo. A przy okazji fajna zabawa. Prowadzący w BDK-u tworzą też fajną atmosferę. Gadżety przywozimy z fundacji do wylicytowania, całkiem ciekawe. Więc no, ta dobra zabawa jest najważniejsza. No i też lokalni przedsiębiorcy, tak? I te pasjonaci i ci, którzy coś chcą wytworzyć i oddać. I to też ma mega super wzięcie. No na pewno, bo to widzimy. Był sklepik z rękodziełem w Domu Kultury, który zarobił, nie pamiętam dokładnie, ale 2,5 tysiąca w tamtym roku, więc to są duże pieniążki. Ale właśnie licytacje na scenie, które się odbyły też, ciasto teraz w boksach przecież tak fajnie się rozchodzi, do niedzielnej kawki, czemu nie, można przyjść i takiego boksika sobie do domu wziąć i miło spędzić czas z rodziną. W tym roku robimy to samo przecież. Andrzej, a słuchaj, a jeżeli chodzi o tą część artystyczną, bo ty zaczynałeś grać w jednym zespole, potem w drugim, potem żeście się troszeczkę reaktywowali. Czy zamierzacie może jeszcze pograć na orkiestrę, czy na inne wydarzenia? Myślę, że coś na pewno kiedyś jeszcze zagramy i na pewno dla orkiestry. I nie wiem, czy to będzie jakiś inny projekt, czy będzie jakaś kolejna reaktywacja. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tych zbiórek i licytacji, że dla mnie takim fenomenem jest to, że angażują się w to też dzieci, które potrafią przez cały rok
zbierać pieniążki i później na scenie przekazać skarbonkę swoją, która jest pełna zebranych tych pieniążków i one chcą pomóc komuś. Tak, liczy się taki gest, bo my też mamy tak na licytacjach w Barcacie, że tak, te wszystkie złote, które są właśnie tak zbierane do tych swoich skarbonek, raz w roku tak przychodzą i też fajnie, bo mówią, że to są oszczędności naszego życia. Przychodzi taki mały szkrab i on daje wszystko, co ma. To jest piękna idea. No też super przy okazji, jak mówimy o tych młodych ludziach, że są wolontariusze, którzy już od kilku lat są ci sami i też robią tą robotę. Czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy wieje wiatr, chodzą po mieście i zbierają do puszki. A mieliśmy poprzednio takie finały, że niestety to nie były niedziele handlowe i w taką pogodę ludzie raczej nie wychodzą z domu, a jednak te puszki były zapełniane. Liczymy na dobrą pogodę w tym roku, żeby było jak najwięcej osób, mamy właśnie niedzielę handlową, jak najwięcej osób wyjdzie do miasta i skorzysta z naszych atrakcji. Przy okazji robimy reklamę, zapraszamy na Facebooku, na pewno będzie plakat i wszystkie atrakcje są wypisane, można skorzystać. Już w sobotę 20 jest Nordic Walking, później i w Wirażu jest impreza i jest Dom Kultury i w ogóle wszystkie domy kultury przecież robią imprezy swoje miejscowe, bo i Bisztynek, i Bezleda, i Sempopol. Wszyscy się bawimy z WOŚP-em i zbieramy pieniądze. Mamy nadzieję, że będzie ich dużo, 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 jak najwięcej. Ja nie wiem, czy pamiętacie finały WOŚP-u w Bartoszycach, które odbyły się na powietrzu. Pierwszy finał, który był na patelni, która w tej chwili stanie się pięknym amfiteatrem. Nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale pamiętam, że było minus 25 stopni mrozu i zespoły grały na tej scenie, występowały dzieci, które tańczyły i tak dalej. Ogrzewaliśmy się w harcówce, która była wtedy w bramie Lidzbarskiej. Tak. Wojsko stawiało koksowniki, ta grochówka, to było niesamowite. Ludzie mimo tego mrozu, mimo tego zimna przychodzili, no coś pięknego. Mówimy o samych dobrych rzeczach. Ja osobiście nie spotkałam się z jakimś takim negatywnym podejściem do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy ty się spotkałeś? Czy ktoś z organizatorów powiedział, nie biorę udziału? Nie przypominam sobie nikogo takiego. Nie przypominam sobie też, żeby zaistniały jakieś incydenty w mieście, typu właśnie napaść na wolontariuszy, coś takiego. Chociaż był czas, że wolontariusze chodzili w asyście właśnie policji i żołnierzy, którzy pilnowali tego, żeby wszystko odbywało się spokojnie, bo jednak gdzieś tam w Polsce były przypadki, zdarzały się, że... Ale u nas w mieście wszystko było raczej spokojnie, z fajnym właśnie flow i to było super. Czyli rozumiemy, że przygotowania do tegorocznego finału idą pełną parą. Tak, idą pełną parą i coraz więcej ludzi się w to angażuje, coraz więcej instytucji. Fajnie by było kiedyś jeszcze może jakiś będziemy mieli ten amfiteatr wrócić właśnie do organizacji orkiestry na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Bo w tej chwili taka organizacja wymaga wielu różnych zabezpieczeń, to już są inne czasy, inne wymogi, inny ten. Ale jeżeli będzie właśnie bezpieczny amfiteatr ogrodzony, gdzie można będzie to zapewnić takie bezpieczeństwo dla uczestników, to będzie super. Zaplecze przede wszystkim, bo jednak... To wtedy czemu nie, prawda? Bo takie przecież imprezy odbywają się w całej Polsce. Tak, odbywają się w całej Polsce i będzie świetnie, jeżeli będą odbywały się u nas. Będzie takie jedno miejsce ogólnodostępne, bo na tą chwilę jakby składamy do kupy takie perełki i szukamy miejsc takich, w których możemy coś zorganizować, prawda? Ja od razu reklamuję, zapraszam do Imbaku, gdzie będzie stoisko z rękodziełem i boksy z ciastem. No i ciepła herbata przy okazji dla wolontariuszy. Takiej ciepłej herbaty będzie w wielu miejscach. Fajnie, bo korzystamy z życzliwych osób, które przyjmą wolontariuszy, no bo wiadomo, jak dzieciaki chodzą przez parę godzin po mieście, to potrzebują chociaż trochę się ogrzać. Więc fajnie, że współpracujemy, o to mi chodzi, że jednak są osoby, które, dobra, ja dam to, a ja udostępnię
pomieszczenie i za to też jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja też pamiętam, że od zawsze telewizja bardzo to się angażowała, wspierała. Pamiętam, jakie były próby, żeby puścić to na żywo. Kiedyś nie było technologicznie takich możliwości jak teraz i było to niesamowite stawianie jakichś anten, odbiorników. Tu od strony technicznej to już mogliby się panowie z Barsatu wypowiedzieć, jak to kiedyś wyglądało. Chociaż ta transmisja się rwała i tak dalej, ale zawsze była. Zawsze było to nagrywane, zawsze było to puszczane i Barsat teraz organizuje swoje licytacje, które są niesamowite. Dziewczyny, robicie to wspaniale. No raczej. Wspaniale. Jesteście później zachrypnięte. Przez tydzień czasu nie macie głosu, ale warto. Naprawdę niektórzy się cieszą, że przez tydzień nie gadamy. No niektórzy może tak. Słuchajcie, no nie chciał tak Andrzej powiedzieć, ale ja to powiem. No z nami po prostu żywa legenda Bartoszyckiego Wośpu. Andrzeju, póki co ci bardzo dziękujemy. To był kawał fajnej historii. Myślę, że jeszcze troszkę przed nami, bo jeszcze nie dojechaliśmy do Warszawy. Nie. Tam jak też również wiele niespodzianek. Tak, jak coś nam się przypomni, to nie omieszkamy was o tym poinformować. A już naprawdę niebawem, niedługo zobaczycie samo serce Wielkiej Orkiestry Fundacji Jurka Owsiaka. Ale to już tak myślę za moment. Do zobaczenia. Warszawa przywitała nas deszczem. Witamy was sprzed Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, gdzie 31 lat temu, właśnie tutaj, w 1993 roku, rozpoczęła się wielka zadyma w środku zimy. I my kręcimy tą zadymę. Słuchajcie, jesteśmy tutaj po co? Po to, żeby odebrać identyfikatory dla naszych wolontariuszy i gadżety na aukcję w Bartoszycach i nie tylko. Zapraszamy, chodźcie z nami do środka. Dzień dobry.
Słuchajcie, miły spontan. Jesteśmy w środku w Fundacji Jurka Owsiaka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a tu niespodzianka. Martyna, kto oglądał Top Model, tą edycję ostatnią? Martyna brała w niej udział. Bardzo się cieszymy, że Cię spotkaliśmy. Martyna też gra dla WOŚP. Martyna, długo grasz? Tak, ja pierwszy raz grałam w drugiej klasie gimnazjum pierwszy raz brałam udział jako wolontariuszka i chodziłam z puszką z moją przyjaciółką, mam nawet takie fajne zdjęcie i nawet mam dalej tą samą kurtkę i właśnie poprosiłam mojego ojczyma, będzie przyjeżdżał niedługo do Warszawy ze Szczecina, bo teraz mieszkam w Warszawie i mi ją przywiezie i będę w tej samej kurtce grać, dobra, to co, pierwszy raz tego. Świetnie, słuchaj, a jak w ogóle wrażenia teraz, rozpoznawalna jesteś pewnie, co, po Top Model, tak przy okazji zapytamy. Nie. Napadłam na nią, napadłam. Tak, a ja to potwierdzę. Tak, to była napaść. Skąd jesteś? Twarz znajoma. Martyna, a powiedz taką rzecz. Porozmawiamy o WOŚP-ie troszkę, bo pomoc jakby, tak jak mówisz, o drugiej klasy gimnazjum, tak? Co Cię motywuje w tych działaniach? Mnie tak naprawdę bardzo mocno motywuje w ogóle sama osoba Jurka Owsiaka, bo była dla mnie bardzo dużą taką inspiracją, jak byłam właśnie dziewczynką i nastolatką i śmiałam się często, że chciałabym być takim Jurkiem w spódnicy i po prostu jego osoba i jego wielkie serce jakby zawsze mnie właśnie po prostu sprawiało, że chciało się po prostu grać razem i uważam, że jest to absolutnie niesamowite, że jesteśmy w stanie tak mocno zjednoczyć się co roku w ten dzień. Jest to absolutnie magiczne i po prostu zawsze chcę być tego częścią w jakimś stopniu. Rewelacja. W tym roku w ogóle będę chodzić z puszką, ja i Michalina również, Top Model. Świetnie. Będziemy we dwójkę właśnie kwestować. Tutaj w Warszawie? Po Warszawie. Także bardzo się cieszę. Szkoda, że nie możemy jej zabrać ze sobą, nie? Do Bartoszyn. Byłoby miło. Ale też pomyślałam sobie wczoraj, wpadła na pomysł, że chyba wstawię na licytację moją sukienkę z castingu Top Model. O, świetny pomysł. Bo miałam bardzo dużo pytań o sukienkę, w której poszłam na casting, kiedy dostałam właśnie to 4 razy taki, kiedy się dostałam do programu i w sumie stwierdziłam, że może być to taka fajna rzecz, którą można dać na licytację, także moja sukienka, niedługo myślę, że ją wstawię na dniach. Co powiesz tym wszystkim, którzy zapisali się jako wolontariusze, może są po raz pierwszy, jak ich zmotywować do działania? Myślę, że taką najważniejszą rzeczą jest po prostu to, że nigdy nie wiemy też, kiedy to my będziemy potrzebować tej pomocy. I po prostu warto, jeżeli my jesteśmy sprawni dzisiaj, jakby wszystko jest z nami w porządku, warto jest jakby wykorzystać ten przywilej, który mamy, no bo jest to przywilej być w pełni zdrowia, tak? Jakby nie musieć korzystać z takiej pomocy, jaką też jakby oferuje potem Wielka Orkiestra i po prostu pomagać tym, którzy jej potrzebują, bo nigdy nie wiemy, kiedy nasze role się po prostu odwrócą. Warto pomagać. Warto. Prawda jest taka, że zawsze pomagamy trochę z egoistycznych pobudek i dopóki zdajemy też sobie z tego sprawę, to myślę, że nie ma też w tym nic złego, tak? Bo na koniec dnia też z jednej strony troszczymy się o innych, ale pamiętamy też o tym, że kiedyś to nas może spotkać, tak? I też chcielibyśmy, żeby ktoś wtedy wyszedł na ulicę z tą puszką i zabrał dla nas pieniądze. Super. Super, bardzo Ci dziękujemy. Czekaj, bo ja jeszcze poproszę, Martyna, a pozdrów Bartoszyce. Pozdrawiam serdecznie Bartoszyce, całą Warmię, z której pochodzi mój małżonek i kocham Warmię, jest przepiękna, lepsza niż Mazury. Super. Dziękujemy bardzo, działamy dalej. No, my wracamy do roboty.
będąc w fundacji, nie mogło nas zabraknąć na zakupach. O, tu, w Siema Shopie. My koszulki już mamy, żebyśmy byli widoczni, a resztę gadżetów wam przywieziemy. Tak, przywieziemy wam już niedługo, bo finał mamy za 4 dni, także bądźcie z nami. My jesteśmy już po spotkaniu w fundacji, po odebraniu wszystkich gadżetów, identyfikatorów. Także my się z wami z Warszawy już żegnamy, ale nie żegnamy się z wami jeszcze i z programem. Widzimy się jeszcze w Bartoszycach, w miejscu, gdzie zatętni życiem sztab bartoszycki. Czyli ZHP Bartoszyce. Tak jest. Do zobaczenia. Jesteśmy już w domu harcerza. Właśnie tutaj za 4 dni to miejsce zatętni wielką radością, ogromem wielkich serc, a przede wszystkim zapełni się ludźmi, bez których tegoroczny finał nie mógłby się odbyć. Myślę, że tegoroczny, jak i każdy poprzedni, słuchajcie, bo są ludzie, których nie widać na co dzień, a to oni tworzą komisję, która przelicza nasze wszystkie złotóweczki cenne, i musi je spakować i musi je przesłać dalej i się z tego rozliczyć, za co bardzo im dziękujemy. Oprócz tego, słuchajcie, jest sztab ludzi,
bez których nie odbyłby się ten finał, nie jesteśmy w stanie wszystkim podziękować. Proszę, przyjmijcie ogólnie wszyscy od nas gorące podziękowania. Są to osoby, które pieką ciasta. Są to osoby, które podarują nam piękne rękodzieło, vouchery i inne rzeczy na licytację. Już odbyły się imprezy, Wiraż zrobił pierwszą imprezę, Nordic Walking, stowarzyszenie Projekt Kobieta, już przeszli się po jeziorku i zebrali pierwsze pieniążki. Przed nami to, co najważniejsze, finał, niedziela, tam również mnóstwo ludzi pomaga, bo nasi wolontariusze mają ciepłą herbatę, ciepły posiłek, mają gdzie się schować i chwilę odpocząć, bo czeka ich ciężka praca. Brak słów, kochani, robicie naprawdę świetną robotę, pomagając nam. A teraz tak szybko, wszyscy razem. Uwaga! Siema!
Także jeszcze raz ściskamy bardzo wszystkich mocno, życzymy wam wszystko najlepsze w nowym roku. Nie martwcie się, bo nie wiadomo, co nas tutaj czeka, ale myślę, że nie będzie źle. Obyście wy mieli tylko optymizm, no to w takim razie już nas tym zarazić, a wtedy nam się będzie chciało cokolwiek robić, bo jak dotychczas nam się chce robić. Dziękuję wszystkim, jak to się mówi, bartoszynianom? Bartoszyczanom. 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 Bartoszcze z wami. Dzięki, Jurku. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy.